4,5 miliarda lat temu tworzyło się Słońce, a wraz z nim Ziemia i inne planety Układu Słonecznego oraz niewielkie skalne obiekty, planetoidy. Jedna z nich na skutek wielu zderzeń z pobratymcami została całkowicie rozbita i jedynie liczne fragmenty krążące nadal wokół Słońca świadczyły o jej istnieniu. Od czasu do czasu niektóre z nich wpadały na orbitę kolizyjną z Ziemią. 5000 lat temu jedna z brył żelaza z owej planetoidy zbliżała się do Ziemi. W czasie lotu rozgrzała się i zaczęła świecić. Większość tej bryły wyparowała podczas lotu. Mimo to aż 7000 ton materii planetoidy dotarło do powierzchni, wcześniej rozpadając się na liczne fragmenty. Największy z nich o masie 4,5 tysiąca ton wbił się w Ziemię z prędkością 500 metrów na sekundę, wywołując potężną eksplozję. W jej wyniku powstał krater o średnicy 100 metrów z kilkumetrowym wałem Ziemi. 6 dalszych kawałków wybiło mniejsze kratery. Najmniejsze odłamki po prostu spadły na Ziemię. Tak w wielkim skrócie przedstawia się kosmiczna historia meteorytu Morasco. Dziś naukowcy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu dokładają do tej wiedzy ciągle nowe elementy. Przeczesują okolice Morasca w poszukiwaniu nowych śladów. Te poszukiwania robimy cały czas celowo, bo obszar jest bardzo duży i nie da się za jednym ciągiem czy przy jednym zezwoleniu na poszukiwania pokryć całego terenu. Do 5 października tego roku odnaleziono około 300 kg materii meteorytowej w mniejszych lub większych kawałkach. Ale tego dnia zdarzyło się coś niezwykłego. Oczom poszukiwaczy meteorytów i uczonym ukazał się niezwykły widok, prawdziwy olbrzym z kosmosu. Aż tak dużego nie spodziewałem się, chociaż wiedziałem, że coś będzie, bo rok temu byli tu Amerykanie ze sprzętem Meteoryt MN i znaleźli meteoryt i odkryli go na głębokości ponad 1,60 m. To wyjątkowe znalezisko spoczywało na głębokości około 2,5 metra. Ten czubek 255. Padła, to zapamiętamy. Ten meteoryt upadł w osad piaszczysty, troszkę dalej od krateru. Ma prawie 300 kg wagi w takim stanie surowym. I jest meteorytem bardzo ładnym, orientowanym. To znaczy, że upadł tak jak stożek, czubkiem w dół się wbił, a płaską częścią leżał do góry. To jest bardzo interesujące, bo będziemy prowadzić dalej poszukiwania, jak on przez osad przechodził. Bo z tego, co do tej pory zrobiliśmy, wygląda, że nie był to pionowy spadek, więc musimy szukać kanału, przez który przebijał się ten, nazwijmy, meteoryt, pocisk. To fascynujące, że można mieć kontakt z materią pozaziemską, że można coś odkryć. No to nie ukrywam, że cudownie spędza się czas, jeżeli ktoś oczywiście tak lubi, bo naprawdę miesiąc czasu mieć możliwość spędzania w lesie, wśród przyrody lub w innym terenie, gdy jesteśmy na poszukiwaniach, to jest to coś wyjątkowego. Praca w naturze i kontakt z kosmiczną później materią daje wiele radości i pozytywnej energii. Chodząc z Magdą i sprzętem, którym przeszliśmy nad tym meteorytem, aż nie dowierzałem, jaki to był wspaniały sygnał. I mówię, Madziu, cofnij jeszcze raz. I tak chyba 10 razy nad nim przechodziliśmy i mówię, wow, posłuchaj sama. Ściągnąłem słuchawki z wykrywacza i Magda wsłuchiwała się równocześnie ze mną. I mówię, jeżeli tam coś jest, to na pewno 2 metry w ziemi i coś niemałego. Ten szczególny okaz rzuca nowe światło na wiedzę o meteorycie Morasco, jego wielkości i kierunku lotu. Taki orientowany meteoryt to jest rzadkość i ciekawostka. No już poza tym to, że słynny profesor Rochet, który jest w tym Towarzystwie Meteorytowym Światowym od klasyfikacji meteorytów autorytetem, to już daje impuls do tego, że to będzie publikowane w dobrych czasopismach, że razem z tego zrobimy dobry materiał badawczy, co dla Morasca i dla Poznania na pewno będzie dobrą monetą.